Namaste, witajcie. To jest kolejna rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj ponownie moim gościem jest Piotr Marcinów, filozof, nauczyciel jogi, współzałożyciel portalu yogaabc.pl. Również studiowałeś religioznawstwo Chwila. chwilę. Moje pytanie jest takie, bo dzisiaj chciałem porozmawiać na taki temat. Mamy w hinduizmie, czy w indyjskich tradycjach ogólnie, mamy koncepcję ofiary. I ta ofiara jest takim procesem transformacji jednostki, no oczywiście też społeczeństwa, ale skupmy się może na jednostce. I co ty na ten temat możesz powiedzieć? Jakie jest twoje zrozumienie tej ofiary? Po co ta ofiara jest? Jak to działa? Czy to jest uniwersalne, takie do zastosowania dla każdego, niezależnie czy pochodzi z Indii, czy z Zachodu, czy tylko w kontekście tym właśnie indyjskim? No więc właśnie, po pierwsze, nam ludziom współczesnym wydaje się, bardzo często traktujemy ofiarę jako element zabobonu. No tak, bo mamy te na przykład tamte biblijne ofiary z baranka albo jakieś ofiary ze zwierząt w Wedach też wspomniane. Tak, że to był efektem ignorancji, zabobonu i że ofiary o, i że ofiary często czy ofiary z ludźmi były czymś Ofiary z ludzi. tak, ofiary z Też, ludźmi, tak, też były ofiary z ludzi. czymś uniwersalnym, też się mówi, i że po prostu wszystkie te ofiary są, czy składanie ofiar jest efektem zabobonu, nieznajomości działania wszechświata i są efektem ignorancji. I rzeczywiście, jeżeli spojrzy się na jakąkolwiek kulturę, to jak gdyby w każdym z nich występują ofiary, coś ofiarowuje się. I też wydaje się, że nawet przynajmniej wspomnienia o ofiarach z ludziach są dosyć uniwersalne. No, na przykład Jezus Też jest Chrystus ofiarą też jest, człowieka. i to jest de facto taka niezwykła ofiara, bo to ma być taka ostateczna ofiara, która zdejmie Brzemię. brzemię grzechu ze całej ludzkości, no ale też można wspomnieć o bardziej drastycznych formach religii, które występowały w Południowej Ameryce, gdzie się uważało, że no, jeżeli się nie spełni ofiary z ludzi, to słońce przestanie wschodzić I i tylko pomyślność zniknie. grozi nam katastrofę na skalę kosmiczną. Ten wątek ofiary wydaje się też być bardzo istotny, jeśli chodzi o. Znowu mi się ciśnie na usta słowo hinduizm, ale to jest bardzo nieprecyzyjne określenie. Ale powiedzmy na to, co się dzieje w kontynencie indyjskiej, to co sami Hindusi zwą Sanatana Dharma, czyli odwieczne prawo, odwieczna religia. Wieczysta zasada. Wieczysta zasada. No dobra, no ale mamy, bo tak, rozmawialiśmy ostatnio o Bhagavad Gita i tam są różne rodzaje ofiar i wiemy, że są różne rodzaje ofiar, no Ale tak, zanim do tego dojdziemy, to za szybko. chciałbym o czymś innym. W ogóle pomijając ten taki kontekst jogiczny, czy kontekst indyjski, chciałem wspomnieć o ofierze w jak rozumieniu antropologicznym, tak to nazwijmy, że zwierzęta nie dokonują ofiar. Zwierzęta nie dokonują ofiar i to jest czynność, która jest zarezerwowana tylko dla istot ludzkich. I my nie doceniamy, czym jest ofiara, nie zastanawiamy się na tym specjalnie, a to wydaje się był jakby krok milowy w rozwoju świadomości ludzkiej. Bo czymże jest ofiara? Poświęcamy coś teraz, w tym momencie, żeby zyskać w przyszłości. Czyli po pierwsze pojawia nam się koncepcja czasu. Poza tym pojawia nam się koncepcja, że możemy Poświęcenia czegoś.
Tak. Jakiś dóbr na przykład. Tak. Bo w tym przypadku, jeżeli mówię o ofiarach ze zwierząt, czy ofiarach z ludzi, no to poświęcamy jakieś dobra, czy czyjeś życie albo... Tak, ale ofiary nie muszą być ze zwierząt. No, może być różne. Coś, co jest dla nas cenne i dobre. Coś to ofiarujemy, żeby w przyszłości zapewnić sobie pomyślność, dobro albo cokolwiek innego sobie tam zapragniemy. Więc po pierwsze to jest odkrycie czasu. Po drugie to jest odkrycie, że możemy mieć jakąś relację z rzeczywistością, że poniekąd patrząc z jednej strony możemy robić biznes z rzeczywistością, że ja teraz coś poświęcę, a rzeczywistość się odwdzięczy. Odwdzięczy w tym sensie, że następuje pewna wymiana. Więc to nie jest ani proste, ani takie oczywiste, takie spojrzenie na świat. Wydaje mi się, że to jest ogromny kamień milowy. I teraz spójrzmy, jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o Indie, i zaczniemy od kultury wedyjskiej, czy od Wed, gdzie się mówi, że te ofiary są jednak istotne, że te ofiary wpływają na porządek rzeczywistości. I w Wedach używa się takiego określenia jak Rita na ten harmonię i na ten porządek rzeczywistości. I te ofiary są konieczne, żeby zachować ten porządek. Przecież się wspomina, że jeśli się popełni nawet drobny błąd przy intonowaniu mantr podczas ofiary, to konsekwencje mogą być dramatyczne na skalę kosmiczną. Więc ten wątek ofiar jest dosyć ważny do tego stopnia, że właśnie bramini, czyli te osoby, specjaliści od ofiar, można powiedzieć, uzyskują z czasem bardzo ważną rolę w społeczeństwie indyjskiej. Bo na przykład jak określa to, jeżeli stare teksty buddyjskie wspominają o właśnie o tej kulturze wedyjskiej, to one jednak patrzą, że to na szczycie tej hierarchii społecznej to są kszatriowie, prawda? Ta warstwa rządząca. Natomiast teksty hinduistyczne związane z Sanatana Dharmą, to jednak na szczycie stawiają tych braminów, którzy są wyposażeni w wiedzę na temat ofiar, ale również są w stanie wykonywać te ofiary. Także to jest ten wątek tego, że ofiary są istotne, ofiary są ważne dla zachowania harmonii we wszechświecie, utrzymywania wszechświata, ale jednocześnie to jest już w tych najstarszych warstwach Wed widzimy pewną ewolucję. To dzisiaj ani się ofiar z ludzi nie robi, ani ze zwierząt, ani to nam zostało. Ale właśnie. Poszliśmy dalej, czy porzuciliśmy to? Wszechświat się nie rozleciał. W Indiach się mówi, jest bardzo, w Wedach jest bardzo ważna Purusha Sukta, która wspomina o ofierze z Puruszy. Dosłownie Purusha to znaczy człowiek, ale się to najczęściej tłumaczy jako takiego pierwotnego człowieka, z którego... Człowieka kosmicznego? No tak, człowieka kosmicznego, z którego powstaje cały wszechświat, ale również te sceny społeczne. I są spekulacje, bo część osób mówi, że tak naprawdę w Indiach to nigdy nie były wykonywane te ofiary z ludźmi, po prostu tylko to jest jak gdyby... ta Purusha Sukta wspomina o tym ofierze ludzkiej, czy Wedy wspomina o tych ofiarach, dlatego że to jak gdyby jest logiczny rozwój, no nie? Że najpierw robi się ofiary ze zboża, robi się ofiary ze zwierząt i czymś takim najwspanialszym, najfajniejszym, czy najbardziej wartościowym w świecie jest człowiek, to co by było, gdyby ofiarować człowieka? No więc właśnie, i wtedy powstaje ten cały wszechświat, powstaje porządek, powstaje struktura i tu w tym wypadku ofiara jest
jest jak gdyby czymś pierwotnym dla istnienia całego wszechświata. Prawda? Jest początkiem i wszechświata, zarówno w rozumieniu fizycznym, jak i struktury społecznej. No i też jest jak gdyby tym, co utrzymuje wszechświat. Z czasem następuje, czy znajdujemy też według jakieś spekulacje na temat ofiary. I się ta ofiara łączy z motywami ascetycznymi i się pojawia pojęcie tapasu, czyli oznacza gorąca. Tapas dosłownie oznacza gorąco, czyli tapas to jest żar ascezy. Tak, ale no ja ostatnio teraz taką książkę przygotowujemy, w której ten tapas został przetłumaczony jako dyscyplina, że jeżeli coś próbujesz osiągnąć, więc potrzebujesz to gorąco dyscypliny, żeby osiągnąć sukces. Czy to będzie dla przykładu jakiś, nie chcesz się nauczyć nagrać na jakimś instrumencie albo być jakimś mistrzem sportowym, no to potrzebujesz tą dyscyplinę, czyli ten tapas, czyli to gorąco działania, żeby osiągnąć efekt. Czyli jest to pewnego rodzaju ofiara. Tak, jest to pewnego rodzaju ofiara, bo równie dobrze w tym czasie zamiast ćwiczyć granie na tym instrumencie mógłbyś leżeć do góry i oglądać tego telewizor. Dokładnie. Więc jest ten motyw właśnie żaru, ascezy i tej mocy, którą się uzyskuje dzięki ascezie. I też jest bardzo ciekawy taki wątek psychologiczny, jeżeli chodzi o ascezę, bo czymże jest ascezę? Odmawiamy sobie pewnych rzeczy, które sprawiają nam komfort, czyli asceza jest pewien stawiania siebie w pewnych skrajnych sytuacjach. I co wtedy się dzieje? Wtedy... Wzmacnia się nasz charakter? Tak. A przynajmniej widzimy, jak nasz umysł działa w skrajnych sytuacjach. Jesteśmy w stanie prześledzić działania czy wzorce, którymi podążamy w skrajnych sytuacjach i jednocześnie co ten asceta robi? Obserwuje je i nie podąża za nimi. Trwa w tej ascezie, czyli po prostu kształtuje swój charakter. No ale bardzo praktycznie. Niekoniecznie chodzi o to, żeby iść do lasu. I stać na jednej nodze 12 lat i pozwolić się zjeść przez mrówki. Ale no bo to inaczej. No, chcę zostać studentem. No i teraz poświęcam czas, zamiast iść na imprezy z kolegami, koleżankami, to siedzę i się uczę. Tak. Więc jakby to jest asceza. Tak, to jest asceza, bo co się dzieje? No, wprowadzasz się w pewien ekstremalny stan, czyli nie idziesz się bawić. Co sprawia ci przyjemność? Bo chcesz uzyskać coś, co jest bardziej wartościowe, co ma większą wartość, co jest... Tak, ale a jednocześnie właśnie musisz się poddać temu poniekąd trochę umartwianiu, bo gęsto niestety tak jest, że nauka jest nudna albo uciążliwa, albo masz na drugi egzamin, albo musisz jakiś duży tekst przeczytać albo napisać na drugi dzień. A jesteś na przykład zmęczony po całym dniu pracy albo całym dniem nauki jesteś zmęczona. Umysł zaczyna szukać wymówek i pretekstów, czy różne wzorce zachowań umysłu dochodzą do głosu. A wydaje mi się, że lepszym przykładem będzie na przykład post. Bo bardzo często zauważ, że jakiekolwiek sprawy biznesowe załatwia się podczas lunchu. Dlaczego? Bo ludzie lubią jeść, są zadowoleni i wtedy łatwiej się dogada. Nie załatwia się z nikim żadnych biznesów, ani nie proponuje się swojej małżonce żadnych nowych, dziwnych propozycji wtedy, kiedy ona jest głodna, bo prawdopodobieństwo odrzucenia jest bardzo wysokie. To nawet chyba są takie statystyki w Stanach Zjednoczonych, że jeśli sprawa karna jest rozpatrywana przed lunchem czy po lunchu, jest... To ma znaczenie. I to duże. Ja teraz w tym momencie nie pamiętam, ale to jakieś chyba kilkadziesiąt procent... werdykty sędziów przed lunchem są znacznie bardziej rygorystyczne i surowe, dokładnie. Więc jesteśmy w stanie zobaczyć, jak różne wzorce
które mamy wbudowane w nasz umysł, bo jedzenie to jest bardzo instynktowna rzecz. To jest bardzo instynktowna rzecz i to jest... nie jesz, umierasz, przestajesz istnieć. Więc to jest po prostu dotyka istoty naszego cielesnego bytu. Więc po prostu, kiedy jesteśmy głodni, praktycznie wszystko inne przestaje być ważne i po prostu zaczyna się walka o przetrwanie. Przynajmniej jest taki sygnał z umysłu, podświadomości, czy jakkolwiek byśmy tego nie zwali. Więc asceta sam siebie wprowadza w takie skrajne sytuacje, czy właśnie na przykład pości. Zakłada sobie, że przez ten czas pości. Jednocześnie w tym czasie pojawiają się te skrajne reakcje, czy reakcje, żeby właśnie zaspokoić głód albo zdobyć pożywienie, i poprzez świadome i z własnej woli nie poddawanie się tym impulsom, się buduje własny charakter, się buduje własną osobowość i jednocześnie się uwalnia od takiego automatycznego działania. Stajemy się panami samych siebie. No to jest to chyba takie ta istota tak rozumiana. No dobra, ale pójdźmy dalej, no bo jakby chyba joga, czy medytacja, czy asceza nie jest po to, żeby zdawać egzaminy na studia, albo prowadzić negocjacje biznesowe, lub też z małżonkiem. Ale można to użyć. Tak, można skutecznie użyć. W codziennym życiu, rozumiejąc jakiś mechanizm tej zasady i jak to działa, i oczywiście jest to pomocne, no ale jakby idziemy dalej, idziemy głębiej i szukamy jakiegoś większego Dokładnie. Sensu czy celu w tym wszystkim. Dokładnie. I też, co jest no, chyba najlepiej ze wszystkich mi znanych różnych ścieżek, to właśnie w tekstach hinduizmu to jest opisane, jak właśnie prawidłowo przeprowadzona ofiara, asceza. Teraz skupiam się bardziej na ascezie, teraz bardziej skupiamy się na ofiarze, czyli prawidłowo dokonana ofiara jest w stanie nam pozwolić odkryć rzeczywistość, odkryć to, co znajduje się poza tym światem zmysłów, pozwala nam nawiązać relacje z rzeczywistością, o czym wspomnieliśmy, bo jesteśmy może w stanie negocjować z tą rzeczywistością. I też pozwala nam na transformację samych siebie. I tutaj oczywiście jest mnóstwo różnych wątków, ale to, co znajdujemy w Upanishadach, ale też w Brahmarach i Aranyakach, to są różnego typu teksty wedyjskie. Ta ofiara jest takie czysto zewnętrzne, czyli Agnihotry, kiedy ofiarujemy w ogniu różne dobra po to, żeby osiągnąć różne cele, ta ofiara zaczyna być coraz bardziej wewnętrzna, że ty nie musisz zapalać ognia na zewnątrz, żeby złożyć ofiarę. I to się zaczyna ten proces się ładnie nazywa internalizacji ofiary. I to wynika też poniekąd z tego, jak Hindusi rozumieli wszechświat, że nie jest to, że my jesteśmy, tu jest świat, a tu jest świat materialny, tylko ten świat, rzeczywistość kosmiczna i psychologiczna są jak gdyby przenikają się nawzajem. I co też widać właśnie z punktu widzenia tej Purusha Sukty, że jednak ten wszechświat jest tym... Czyli wychodzimy z takiego mechanistycznego rozumienia rzeczywistości do takiego bardziej metafizycznego czy ezoterycznego, gdzie widzimy jakby te siły i energie, które na siebie działają, a nie tylko przedmioty materialne, które nas otaczają. Dokładnie, zaczynamy odkrywać tą rzeczywistość i jednocześnie wchodzimy w nią interakcję. Z jednej strony właśnie mamy tą wewnętrzną ofiarę, która bardzo często po prostu przyjmuje różne formy, no moglibyśmy powiedzieć pranajamy, po prostu pracy z oddechem. No się, bo w Bhagavad Gita jest ten taki werset chyba w 6 rozdziale, w którym mówi, że ofiaruj wdech we wdechu
wdech, wdech we wdechu i wydech w dechu. I, no i co, to pranayama? Niektórzy to doszukują się w tym kumbaki, jeden z właśnie takich z procesów pranayama. No jak to rozumieć, wdech we wdechu i wydech w dechu? Zatrzymanie oddechu? Ale wiesz, no właśnie z jednej strony... No co Krishna często robi Arjunie? Daje mu jedne wskazówki, później z drugiej strony trochę, z drugiej strony na to patrzy. Arjuna jest zmieszany i nie wie wtedy. Krishna robi syntezę i pokazuje mu, no, że tu jest właśnie cienka droga, która pozwala nam bezpiecznie właśnie przejść, przejść i wyciągnąć to, co najlepsze z różnych nurtów i systemów jogicznych czy filozoficznych. I tak samo ja tutaj mi bardziej pasuje ta interpretacja, że to jednak chodzi właśnie, że to jest kontynuacja tej ofiary, bo jednak idea o ofiary w Bhagavad Gita, chociaż nie jest centralna, czy nie tak centralna jak w Wedach, to jednak się pojawia. Jest też ten bardzo ciekawy motyw, kiedy Krishna mówi, że składajcie ofiary Bogom, dzięki temu Bogowie wam się odwdzięczą i będziecie właśnie plony obrodzą, będziecie w stanie składać ofiary i tak dalej, i tak dalej. Także jest ten, pokazuje to, że ta ofiara jest ważna, bo ona buduje dobrobyt, no, ale to jest ten aspekt, o którym mówiliśmy na początku, że rząd takiego doczesnego życia. Nie? No tak, tak, to jest wątek życia doczesnego, ale to, bo mi się wydaje, że ten wątek życia doczesnego to jest pewna taka ciągłość dotycząca, która przychodzi w pewien taki, czy może przychodzi w taki naturalny sposób, w tym wątek życia mistycznego, bo bardzo często po prostu te praktyki są całkiem podobne, tylko interpretacja się, z inną świadomością się podchodzi do tych praktyk. Bo tam jest ten wątek karmy czy karma jogi, nie? I że tak, że Krishna mówi, masz prawo działać, ale nie masz prawa do owocu swojego działania i to jest pewien rodzaj ofiary czy pewien rodzaj takiej ascezy, można tak powiedzieć, i że działasz, ale porzucasz efekty tej pracy. Więc jakby sama praca cię, akt oddania pracy, poświęcenia działania cię wznosi czy oczyszcza i tyle. I to przechodzisz na następny poziom. No, wydaje mi się, że właśnie to, o czym wspomniałem, jest kluczowe, jeden z najważniejszych motywów Bhagavad Gita. I jeszcze właśnie zanim wspomniałeś o tym właśnie o karma jadzyna, żeby wspomnieć, że to, o czym mówi Krishna i co wydaje się być taką oczywistością, że będąc w tym świecie, nie da się być w tym świecie i nie działać. Nie działania po prostu nie jest opcją. Nie jest opcją. Nie ma opcji. Nie jest opcją. Więc każdy z nas jest skazany na działanie. I teraz problem... Czyli na pracę, czyli na karmę. Czyli na karmę. I problem jest taki, że działanie, karma wiąże. To, co robimy, co tworzy karmę, czyli tworzy efekty. Więc patrząc tylko na ten wyrywek tej filozofii, no to jesteśmy skazani na wieczne działanie i jednocześnie zbieranie karmy, efektów swoich działań, co jest dosyć pesymistyczną wizją, można by powiedzieć, bo mimo wszystko czeka nas choroby, starość, śmierć, rozdzielenie z tymi, których kochamy, połączenie z tych, których niekoniecznie lubimy. Nie da się ukryć, że po prostu to nawet ludzie, którzy są najbardziej sprawni w tworzeniu karmy, czy mają najlepszą karmę, czyli osoby, które osiągają oszałamiający sukces, w dalszym ciągu muszą umrzeć. Nie zawsze mają, często te osoby na przykład są fantastyczne, odnoszą fantastyczne sukcesy w jednej dziedzinie, ale w innych nie bardzo. A czas często jest tak, że sukces w jednej dziedzinie nie pozwala na osiągnięcie sukcesów w innych dziedzinach. Więc to, co proponuje nam tutaj Krishna, wydaje mi się, że to jest niezwykle uniwersalna i fantastyczna
metoda pracy, transformacji siebie, że z jednej strony jesteśmy w stanie w miarę sprawnie funkcjonować w tym wszechświecie, bo jednak podejmujemy te działanie, a z drugiej strony nie jesteśmy uwiązani tym działaniem, gdyż te działanie czy efekty działania ofiarujemy. Czyli uwalniamy się od efektów. Efektów, tak. Działamy, bo musimy, ale jakby efekty na nas nie wpływają. I jak działamy? Poprzez ascezę, bo nie przywiązujemy się do efektów pracy. Jesteśmy niezwiązani. I to też takie nieprzywiązanie, czy nie bycie zaślepionym tym działaniem powoduje, że jesteśmy w stanie, nasza praca jest chyba też takim zwykłym codziennym życiu, jest bardziej efektywna i jest bardziej produktywna. No ale Krishna proponuje, żeby pójść jeszcze dalej. No ale trzeba właśnie pójść dalej, no bo pójść dalej, teraz mówi o bhakti jodze, mówi o ofiarowaniu mnie, czy Krysznie. Albo liść. Albo liść, albo woda. Albo kwiat. Z miłością. Z miłością. I tu pojawia się ten wymiar. To jest ciekawy wątek, bo tutaj jakby z tego są wyciągane te wszystkie praktyki, kiedy jest robiona ofiara spożywienia, ale takiego codziennego. Każdy posiłek, który spożywamy, jest pewnego rodzaju, jest, czy może stać się ofiarą. W związku z tym jest tym działaniem takim właśnie transformującym. Tak, że właśnie na przykładzie tego pożywienia, ale to też odnosi się praktycznie do każdego elementu naszego życia, że to, co robimy w życiu codziennym, może stać się narzędziem na ścieżce. W tym wypadku jest pożywienie i bardzo często właśnie się mówi o tym pożywieniu, że to jest prasadam czy prasad. I dlaczego pożywienie? No bo o czym to już przed chwilą wspomnieliśmy. Nie jesz, nie żyjesz. No po prostu jedzenie jest niezwykle istotnym aspektem naszego bycia w tym świecie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czymś niezwykłym, jeśli chodzi o istoty ludzkie, jest to, że dla ludzi jest bardzo ważne jedzenie grupowe, w grupie. Tak, dzielenie się jedzeniem. W ten sposób się buduje więzi międzyludzkie. Tak, zwierzęta po prostu, lwy łapią swój kawał i uciekają. Ptaki po prostu łapią i uciekają. Jest lęk o to, że zabraknie. Natomiast ludzie się dzielą i to też jest pewnego sensu ofiara. I z jednej strony możemy patrzeć, dzielę się, bo liczę na to, że ktoś kiedyś mi odda. Co jest prawdziwe, jest bo często różnych, tak jest. Wiele dużo różnych instytucji charytatywnych, które jakby rozdają pożywienie ubogim, czy tam zabezpieczają ich w różne jakieś podstawowe rzeczy, typu woda, jakaś tak. Polska akcja humanitarna, tak, czy jakieś takie typu. Także no, nie jest to robione też jedynie we własnej wąskim, rodzinnym gronie, tylko w takim szerszym. Tak, ten antropologiczny jest bardziej szerszy. I właśnie z jednej strony i te dzielenie się tym pożywieniem może być też nie tylko w taki wymiar czysto biologiczny, że utrzymanie życia, ale też ma właśnie ten wymiar, że budujemy więzi z innymi ludźmi, ale też traktując to pożywienie, czy ofiarowując też pożywienie absolutowi, nawiązujemy z nim relacje. No właśnie, no bo teraz tak, bo mówiliśmy o ascezie, mówiliśmy o transformacji, ale to wszystko ostatecznie ma prowadzić do nawiązania relacji z absolutem, jako taki ostateczny, ostatni, najwyższy wymiar? No tak, tak przynajmniej poleca Bhagavad Gita, ale niektórzy zatrzymują się na tym momencie, kiedy jest im wystarczająco wygodnie i albo po prostu nie znają tych nag, bo przecież to, o czym wspomniałem, dzielenie się pożywieniem jest uniwersalne, ale nie wszyscy patrzą na dzielenie się jedzeniem jako pewnego rodzaju praktykę jogiczną, czy praktykę pozwalającą na wyzwolenie się z koła narodzin i śmierci, czy samsary, prawda? Także to jest tutaj niezwykłe, że ta ofiara
tak rozumie się Ayurveda, który jest bardzo skomplikowany, jest dostępna tylko dla brahminów. Super kwalifikowanych ludzi, tak, wtajemniczonych i uczących się latami, do praktycznie każdy z nas może w tym momencie wziąć kwiat czy trochę wody, ofiarować. I jeżeli spełniałem pewne kwalifikacje, następuje ta relacja z tym absolutem. I te kwalifikacje są jakie? Chodzi o czystość serca, prawda? Czyli nie jest ważny nasz status społeczny, nie jest ważne właśnie, nie jest ważne wykształcenie. Praktycznie nic nie jest ważne. Czyli mówiąc tak, no bo jedną z definicji jogi jest to, że to jest usunięcie poruszenia umysłu zgodnie z sutrami, czy też Bhagavad Gita tam wspomina, że spokój umysłu jest nazywany jogą. Czyli taki ofiarowanie, czy taka asceza w ten sposób rozumiana jest praktyką jogiczną, która prowadzi do tego spokoju wewnętrznego citta, spokoju wewnętrznego umysłu, i czyli spożywanie pożywienia, czy ofiarowanie spożywanego później pożywienia może być metodą czy techniką jogiczną, która jest transformująca dla nas. Niekoniecznie musimy zakładać nogę na głowę i żeby dokonać takiej zmiany. No nie musimy właśnie ascezy zakładania nogi za głowę uprawiać. Tylko w listku mieszkać w lesie. Tak, tak, tak. Równie dobrze, czy może nawet bardziej skutecznie możemy podążać tą ścieżką, którą proponuje Krishna, która po prostu polega na przemianie świadomości. No bo tak ostatecznie do tego to jakby ma prowadzić, natomiast no, mówimy, jak to zrobić. Nie? No drobnymi kroczkami, no, ofiarując wodę, liść czy cokolwiek. No to może każdy zrobić niezależnie od majątku, stanu posiadania i jakby swojego statusu społecznego. Nie wymaga to jakichś wielkich nakładów finansowych czy jakichś umiejętności rytualnych. Nic. I innych jakichś tajemniczeń specjalnych. Nie tak trzeba mieć do tego inicjacji. Nie trzeba mieć inicjacji. No i oczywiście ta rzecz, ten wątek karma jogi, czyli pracy dla pracy jedynie. No i to chyba tak na początek. Tak, tak, to. I jest jeszcze jedna ofiara, o której nie wspomnieliśmy, a która też jest bardzo ciekawa, bo też możemy rozumieć gyanę, wiedzę jako ofiarę, prawda? To jest pewną wiedzę, którą się składa absolutowi poprzez poznawanie go, bo też się poświęca temu czas. A wspominając teraz o tej wiedzy jako ofiarze, to jak gdyby zamykam ten motyw najważniejszych jóg, rodzajów jogi, o których wspomina Krishna, bo mamy właśnie karma jogę, Jnana jogę, czyli jogę wiedzy, i mamy bhakti jogę. To są te trzy motywy. Oczywiście się też pojawia motyw innych jog, między innymi raja jogi, ale te trzy jogi są jak gdyby takim istotnym elementem tego, co nam proponuje Krishna. I te jogi jak gdyby też się przenikają, bo to nie jest tak, że teraz praktykuję karma jogi, a teraz praktykuje gyana jogi. Oczywiście są pewne charakterystyki, które są bardziej widoczne w tych praktykach, ale one mogą bardzo spokojnie i w sensie naturalny sposób przenikać się nawzajem. Bo jak gdyby studiowanie Bhagavad Gity, to można zaliczyć do gyana jogi, prawda? Do poznawania tej wiedzy. No, bo bhakti yoga jest w tym momencie jogą oddania, czy jogą poświęcenia. Karma yoga jest jogą działania, a ja bym wolał jogę miłości. Ja bym wolał miłości. Tak. Znaczy z tą miłością to jest tak trochę ryzykowne, bo... No tak, bo to trzeba kontekst. Bo to trzeba kontekst, bo potem jest tak, że są takie przypadki, że się robi, będziemy omawiać o jodze miłości, przychodzą faceci, którzy są zainteresowani technikami seksualnymi, nie? A tak. Tego nie o to chodzi. No i... Znaczy, to jest tak, no joga miłości, ale miłość manifestuje się poprzez oddanie, czy poświęcenie, czy działanie dla
przyjemności kogoś innego, no, w taki praktyczny sposób. A to nie jest tylko tak, że kocham cię, ale nie podam ci herbaty, spadaj na drzewo. Nie? No bo to nie, jakby nie o to chodzi. Więc jest tu element działania również. No ale to właśnie, o czym wspomniałeś, o tym właśnie. Miłość jest na tyle wieloznacznym słowem w wielu językach, bo mamy właśnie tą miłość fizyczną, ale mamy też miłość matki do dziecka. I te mamy miłość platoniczną, romantyczną. Różnego rodzaju i tak naprawdę, ale z drugiej strony bez problemu odnajdujemy się w tych różnych znaczeniach jogi, bo po prostu wystarczy od kontekstu, prawda? No tak samo też jak jest w buddyzmie właśnie ten metta medytacja i najczęściej się ją tłumaczy tak trochę karkołomnie jako medytację miłującej dobroci, bo żeby było od razu wiadomo, o co chodzi. No a ja lubię myśleć o tym, że to jest po prostu medytacja miłości, tak prosto. Myślę, że można tak używać takiego tłumaczenia, no ale to musisz wiedzieć, jaki kontekst, bo jak ktoś nie jest w kontekście, więc potem może to zrozumienie być opatrzne albo niewłaściwe. Także to. A żeby znać kontekst, to właśnie ta giana, wiedza jest potrzebna. No także w naszym gronie to możemy mówić o jodze miłości, ale myślę, że publicznie jednak nie powinniśmy jednak używać tego sformułowania. Bo wtedy możemy być zrozumiani inaczej. Czyli byłoby to joga oddania, tak? No ja to czasami, bo ja mam taki, powiem szczerze, mam kłopot trochę z tłumaczeniem. No czasami mówię, że to jest joga oddania albo joga mistycznej pobożności. Albo pobożności, no właśnie. Albo możemy zrobić to jak Maciek, on nigdy nie lubi tłumaczyć znaczeń. Albo po prostu uważa, że to jest po prostu bhakti yoga. No. I teraz czym jest bhakti yoga, no to trzeba by to... No więc właśnie. Także można to również tak, nie? Po prostu jakby zestaw różnych praktyk i technik, które są jakby na tej ścieżce i nie trzeba tego tłumaczyć. No niektóre rzeczy się nie da przetłumaczyć. No tak, tak, tak. Trzeba by nam, no żeby wytłumaczyć jeden termin, to przynajmniej jakiś spory artykuł trzeba by napisać, jak nie czasami może i całą książkę. Ale nam przynajmniej się udało w dosyć krótkim czasie przyjrzeć się tym najważniejszym motywom ofiary, w na gruncie no, hinduizmu i jak to ofiara była rozumiana od tych właśnie tych, ja bym powiedział, historycznie najstarszych wątków do tych najbardziej nam współczesnych i jak ładnie się komponuje, jak to jest no, pewną spójną i zamkniętą całość prowadzącą do tak, i wydaje mi się, transformacji. I wydaje mi się, że na tego, no, na punkcie widzenia jogi, często o tym zapomnianym, ale wydaje mi się jako niezwykle istotnym, istotnym rozumieniem właśnie ofiary jako pewnego procesu jogicznego, czy procesu transformacji samego siebie. O tym się zapomina. Mhm. No i tu właśnie jest... Byłby pewnie dobry moment, żeby zacząć kolejny temat. Dlaczego Bhagavad Gita jest tekstem istotniejszym odnośnie jogi niż na przykład Yoga Sutry? Dla części być może to jest kontrowersyjne, a chyba dla nas wcale nie. Ale to może na temat na kolejną rozmowę. Także to była moja rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Moim gościem Dziękuję. Był Piotr Marcinów, filozof, nauczyciel jogi, współzałożyciel portalu yogaabc.pl. I do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Hari Om.